Witajcie, Piotr Dacjusz-Górski z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie, już wiosenne, które będzie 18 marca o godzinie 18, jak dobrze wiecie, będzie gość wyjątkowy, będzie gość specjalny, osoba, która zna się na astrologii, osoba, która zna się na związkach partnerskich, opowie nam, no właśnie o czym? No zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się połączyć tutaj z Walentyną, bo Walentyna będzie tutaj naszym ekspertem. No próbujemy połączyć się, zobaczymy, czy nam wyjdzie. Numer wybrany, chwileczkę musimy poczekać i za chwilę mam nadzieję, że Walentynę usłyszymy. O, już mamy sygnał. Więc... O... Halo? Witaj Walentynko, Piotrek z tej strony. Cześć Piotrusiu, co tam u Ciebie słychać? Fajnie, że dzwonisz. Dziękuję, u mnie wszystko w porządku. Właśnie przygotowuję materiał promujący naszą audycję, która będzie za tydzień, 18 marca, gdzie będziemy witać wiosnę. I powiem Ci tyle, że ta rozmowa nasza jest teraz rejestrowana i będzie jako... Więc uważaj na co mówisz. Będzie puszczona jako zapowiedź po prostu naszego spotkania. Więc ja mam taką prośbę, bo wiem, że przygotowałaś dla nas z okazji wiosny różne informacje. Jakbyś tak ogólnie mogła nam przybliżyć widzom. Właśnie tak. Będziemy topić marzannę, ale nie w stosownym tego słowa znaczeniu. Żegnamy się z zimą i otwieramy się na te hormony, które się w nas buzują. Także wiele ciekawych rzeczy dzieje się na niebie, jeżeli chodzi o astrologię. Sam wiesz, że czasy są takie niespokojne, ale nie chodzi tylko o politykę, ale również to, co się dzieje w naszych sercach, to, co się dzieje w naszej głowie. Planety mamy bardzo specjalne, mamy układy w następnych tygodniach. No i chciałabym jeszcze porozmawiać z Tobą na pewno na tematy no miłosne, tak? Bo to teraz jak wiosna, no to wszystkie zwierzęta do życia się budzą i wszystkie owady i muszki. No to fajnie. No to... Także pokombinujemy razem, zrobimy kombinację astrologiczną i powiem Ci, zdradzę Ci parę fajnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę na pewno w przeciągu następnych paru tygodni. O, no widzicie Państwo, zapowiada się ciekawe spotkanie, więc zapraszam wraz z Walentyną już za tydzień, 18 marca. O godzinie której, Walentynko? Pamiętasz? O 18, tak? No jasne, o 18. Dziękuję Ci, Walentynko, że poświęciłaś tutaj nam swój cenny czas. No i oczywiście słyszymy się za tydzień, 18 marca o 18. Pa, pa, żegnam się z Wami. Tak. Trzymaj się, Walentynko, pa, pa. No, do widzenia, pa, pa.